jaka jest różnica między sercem a głową. Bo w wieku 7 lat nieprzypadkowo idziemy do szkoły. Kiedy Wisława Szymborska na maturze robiła analizę swojego wiersza i oblała maturę, bo jej myślenie było inne. A żeby mieć dobre oceny, trzeba wejść w pewne ramy, w pewne schematy i się ich trzymać. Jak pani to zrobiła, że pani córka czyta? No właśnie tak, sama czyta. Chcemy być lepszymi rodzicami niż nasi byli dla nas. Twoje pragnienia tworzą twoją rzeczywistość, twoje pragnienia rozwijają cały wszechświat. Myślę, że tak to wszystko szybko leci, że nawet nie zauważamy, kiedy nasze dzieci dorastają, kiedy my się starzejemy. Chcę, żeby mój facet na mnie patrzył. Czy rozwój to jest zauważanie siebie w innych osobach. Słuchajcie, czy ktoś z was czytał Małego Księcia? Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z was czytał Małego Księcia? Czy znacie tę książkę? To jest książka dla dorosłych tak w ogóle, nie? Serwuje się ją dzieciom, ja osobiście uważam, że to powinna być jedna z obowiązkowych lektur dorosłego człowieka. Tak jak w podstawówce, w szkole generalnie mamy wykaz lektur, to powinna też być lista lektur dla dorosłych ludzi, nie? Każdy powinien mieć założoną kartę biblioteczną. I oczywiście my to mówimy i tak to wygląda, że samo czytanie książek życia nie zmienia, ale inspiruje. Inspiruje do poszukiwania dla siebie i dlatego warto czytać też. Tutaj parę osób już napisało, że tak, znamy Małego Księcia. No wiadomo. Ja sobie osobiście takie różne książki, które gdzieś tam dzieciom się poleca, kupuję sobie sama, stawiam na półkę i to są moje pozycje do czytania. Czasami pytacie nas, co my czytamy. My coraz mniej czytamy. Ja kiedyś bardzo, bardzo dużo czytałam. A teraz jak zaglądam do tych pozycji sprzed 10-15 lat, to widzę, że one były fajne na wtedy, ale dzisiaj jakby są zdeaktualizowane całkowicie. Więc to, co robię, to wchodzę sobie na internet i szukam książek dla dzieci. I takie sobie kupuję. Oczywiście ona może się wydawać trochę melancholijna, bo znowu, w zależności od tego, jakie jest nasze zrozumienie, poziom świadomości, tak będziemy oczywiście zawsze czytać każdą książkę, ale pamiętajcie też, że każda książka, jej wibracja, jeżeli trafia w nasze ręce, znaczy, że jest dla nas, tak? Znaczy, że możemy wejść z nią w interakcję i poczuć ją, zrozumieć. Ta książka ma fajną wibrację, a my teraz sobie tutaj do niej zajrzymy. Naprawdę tylko kilka takich cytatów, ale oczywiście najważniejszych. I mnie oczywiście rozczulających i rozbawiających czasami. No dobra, to zaczynamy. Slajdy się pokazały. Yeah. Wszystko widać, udało się ogarnąć. Także zaczynaj. Tak. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest widoczne dla oczu. Nie jest widoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak? Niewidoczne. Taki mały twist, sprawdzamy waszą uwagę. Tak. I słuchajcie, wiecie, co ja zrobiłam? Bo oczywiście, każdy z nas tutaj to wie. No wiadomo, tak? Myśli się sercem, przejść z rozumu do serca, kierować się sercem, uczuciem i tak dalej. Ale co to tak naprawdę znaczy? Słuchajcie, bo ja dzisiaj zapytałam właśnie tę młodą istotę, mówię, co to znaczy czuć sercem? Ona tak mnie patrzy, nie wiem. Ja mówię, jakie to jest mądre. Ona nie musi wiedzieć, on nie musi tego nazywać, bo ona tam jest. Tak? Nie ma co główkować, jaka jest różnica między sercem a głową. Ja tak sobie myślałam, jakie to jest piękne. Nie wiedzieć, bo dorośli muszą wszystko wiedzieć. Nie muszą wszystko nazwać, że to ja muszę przestać myśleć, albo nie da się przestać myśleć, ale muszę zmienić swoje myślenie, nie da się tak łatwo zmienić swojego myślenia, to muszę jeszcze coś innego wymyślić, tak? I przechodzimy powolutku do tego uczucia. Dzieci już tam są, nie? I to jest ten sekret, żeby tam być, po prostu. Nie zastanawiać się, nie kombinować, a jak to zrobić, a jak tego nie zrobić. I oczywiście to jest zupełnie normalne, bo po 20-letniej edukacji lewopółkulowej to zaczyna potrzeba wszystko nazwać, a nie, że koń jaki jest, każdy wie, tak? Więc trzeba wszystko nazwać, trzeba opisać konia z każdej strony, jeszcze dodać, do czego służy, jaką można mieć z tego wartość, tak? A najlepiej jeszcze z miarką podejść, jaki wysoki, jaki szeroki, ile waży, tak? I wtedy czujemy się jakoś tam zaspokojeni, prawda? A serce tego nie potrzebuje. Serce
wie, jaki koń jest, po prostu. Dlatego to jest moja ulubiona, to jest jeden z moich ulubionych cytatów czy definicji. Koń, jaki jest, każdy wie. I to jest tutaj. Ja przejdę może do slajdu szóstego, bo i on też właśnie dużo mówi nam o nas jako o dorosłych, jak my podchodzimy do życia, jaki mamy na to wszystko koncept. I tak jak jest tutaj napisane, dowodem istnienia mego księcia jest to, że był śliczny, że się śmiał i że chciał mieć baranka. A jeżeli chce się mieć baranka, to dowód, że istnieje. Wówczas wzruszą ramionami i potraktują was jak dzieci. Lecz jeśli im powiecie, że przybył z planety B612, uwierzą i nie będą zadawać niemądrych pytań. Oni właśnie są tacy. Nie można od nich za dużo wymagać. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych. No i tak to właśnie z nami dorosłymi jest. Gdzieś w pewnym momencie, najczęściej dzieje się to właśnie w wieku 7 lat wzwyż, dochodzi do tego momentu, gdzie przestawiamy się z czucia na rozumowanie, przestawiamy się na ten umysł logiczny, przestawiamy się na to myślenie lewopółkulowe. Bardzo dużo tutaj wkład ma oczywiście szkoła, bo w wieku 7 lat, nieprzypadkowo szczególnie u nas, idziemy do szkoły, a w szkole myślenie logiczne jest premiowane. Już w przedszkolu pamiętacie z życia swoich dzieci, jak na przykład dziecko idzie do przedszkola i ma do pokolorowania rysunek i musi się zmieścić w tych liniach. Z początku te obrazki są takie pomazane, ale skutecznie dzieciom jest mówione, co jest ładne, co jest nieładne, jak mają to malować i żeby się jednak w te ramki mieściły. Im się bardziej zmieści w taką ramkę, tym jest lepiej, tak? Więc to już jest pierwszy taki etap szkolenia. Następny etap szkolenia to już jest uczenie się, czyli szkoła podstawowa, gdzie dzieci widzą, że biorą udział w tym wyścigu. Ci, którzy mają lepsze stopnie, to są uczniami lepszymi, są bardziej doceniani, są uważani za mądrzejszych. A żeby mieć dobre oceny, trzeba wejść w pewne ramy, w pewne schematy i się ich trzymać. Czyli tutaj jest nastawienie na to myślenie typowo lewopółkulowe, typowo uczenie się takie zadaniowe, czyli mamy konkretne rzeczy do nauczenia się i musimy je zapamiętać, żeby zdać, żeby zaliczyć. Po to są też właśnie kartkówki, testy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co mi się przypomniało, też taka anegdota a propos takich polonistycznych ciekawostek. Kojarzycie panią Wisławę Szymborską, tak? Wielką poetkę, która no, dała się namówić na napisanie matury i dostała analizę swojego wiersza i oblała, bo się w klucz nie wstrzeliła. Więc tak wygląda, no, znaczy, oczywiście to nie chodzi o to, żeby tutaj teraz mówić, że szkoła jest zła, czy jest dobra. Nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że my cały czas poruszamy się w pewnych ramach. Jeżeli wyjdziemy poza te ramy, to oblewamy, mimo że sami jesteśmy twórcami czegoś, tak? Tak jak w przypadku tego doświadczenia, kiedy Wisława Szymborska na maturze robiła analizę swojego wiersza i oblała maturę. Bo jej myślenie było inne, kreatywne, twórcze. Chciała wyrazić to, co ona czuła, kiedy pisała ten wiersz, a nie co ludzie potem interpretowali na podstawie tekstu, prawda? Więc chodzi o pewien schemat. A to, że chodzimy do szkoły, to oczywiście jest nasze doświadczenie, które my wybieramy, prawda? Więc to nie jest nic złego, to jest nasze doświadczenie i warto też to docenić. Tylko też warto mieć świadomość tego, co dla siebie poprzez to robimy, tak? Jakie to przynosi konsekwencje, czy jak to oddziałuje na nas? No w konsekwencji tego właśnie naszego nauczania jest to, że trochę zatracamy się w sobie, w sensie widzimy, jak opłaca się myśleć logicznym umysłem, czyli oddajemy tą władzę umysłowi, stawiamy wszystkie karty na umysł, ponieważ wtedy doznajemy ten społeczny dowód
na to, że jesteśmy dobrzy, coś umiemy, wyróżniamy się, rodzice nas chwalą, jak dostajemy złoty, nas nie chwalą albo krytykują, wtedy jest źle, więc my zapominamy o tym swoim prawdziwym jestestwie. Jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej zapominamy o tym. Oddzielamy się od tego, po prostu odcinamy i przestajemy ufać intuicji, przestajemy ufać swojemu sercu i wyborom z tej przestrzeni i idziemy za tłumem, idziemy tam, gdzie wszyscy idą. I to jest taki, powiedzmy, naturalny kierunek większości osób, większości dzieci, zdecydowanie większości. Teraz trochę to się zmienia, ale jeszcze za, powiedzmy, to nasze pokolenie, no to było takie, powiedzmy, wypisz, wymaluj, teraz trochę już inne dzieci się rodzą, trochę już inna świadomość, już są inne szkoły, inne systemy i to trochę zaczyna się wszystko zmieniać. Są inne możliwości, oczywiście też gro ludzi korzysta z tego, co jest dostępne właśnie tak dla szerszego grona. Dajcie znać, kto tak właśnie miał, że za jakieś swoje twórcze podejście był gdzieś tam krytykowany, gdzieś i trzeba było to po prostu wyprzeć, tak? Tą świadomość tego, że można zrobić inaczej, że można coś powiedzieć inaczej, zinterpretować inaczej, podejść do tematu inaczej. Jak mieliśmy takiego nauczyciela, który gdzieś tam był z powołania, to on potrafił przekazać, ale większość była takich, że robiła to, co musiała i miała określony podręcznik, określone ramy i tego się musieli trzymać. To, co też było ciekawe, na przykład ja u siebie, tutaj piszcie w komentarzach, kochani, a ja tu jeszcze dorzucę taką historię swoją. Pamiętam, że w szkole średniej, kiedy poszłam do szkoły średniej, szłam starym systemem, więc po podstawówce, kiedy byłam już w tej szkole średniej, miałam absolutnie niesamowitą przyjemność chodzenia na zajęcia z języka polskiego do wspaniałej kobiety, która naprawdę wychodziła poza kanon, poza, że tak powiem, tę rozpiskę, która była przekazywana z Ministerstwa Oświaty, co ma być nauczane w szkole. I słuchajcie, działo się trochę tak jak w Matrixie czwórce. Ludzie bronią systemu. Było naprawdę niewiele osób, które weszły w ten świat, który był poza listą, które weszły w ten świat, który był niezwiązany z typowymi lekturami, tak? Który popłynął razem z tą nauczycielką. Większość ludzi była, dlaczego nie robimy tego? Dlaczego nie robimy minimum? Dlaczego nie czytamy takich lektur? I tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, to było jakieś tam wyzwanie dla tej nauczycielki. Ja otrzymałam niesamowity prezent, to była dla mnie ogromna przyjemność, że brałam udział w tych lekcjach. Ale większość osób była, że tak powiem, stała okoniem. I dopiero teraz to rozumiem. 8 lat podstawówkowej edukacji wystarczyło do tego, żeby ludzie nie byli zainspirowani, żeby im się nie chciało. Bo to już nie chodzi o to, że trzeba uczyć się w domu, tak? Ale że na przykład posłuchać, jak ktoś opowiada zupełnie z innej perspektywy, zupełnie innej bajki, pokazuje inny wymiar wszystkiego, tak? Niż na takich typowych lekcjach. I ludzie za tym nie szli. A to już byli dorośli ludzie, prawda? 14 lat, to już dorośli praktycznie ludzie. Tak, no oceny raczej o niczym nie świadczą. Tak. Ja byłem bardzo średnim uczniem. Ja byłam piątkową uczennicą. Czyli można, widzicie. Można i tak, i tak. Magda była na pewno, jakbyśmy chodzili razem do klasy, to Magda byłaby... Kujonem. Kujonem byłaby, tak. Ja byłem takim, który się na plecach tych kujonów tam wieszali i wozili. Znaczy ja byłam kujonem z tych przedmiotów, które uwielbiałam akurat. Matematyka, język polski na przykład, biologia. Z innych nie, no bo ich nie lubiłam. Ja robiłem tyle, ile było wymagane do tego, żeby gdzieś tam przejść, zdać, nic ponad to. Chyba, że jakiś dany przedmiot mnie interesował, ale nie było ich zbyt dużo, więc u mnie to bardziej było takie prześlizgiwanie się między klasami, kombinowanie, zaglądanie do zeszytów, przepisywanie prac domowych i tak dalej. Nie wiem, czy z jedną, chociaż pracę domową sam zrobiłem, ale pewnie była dobra, jak ją zrobiłem. Ja robiłam wszystkie sama. Wszystkie sama. Znaczy zawsze wychodziłam z takiego podejścia, że to tak jak tutaj na tych live'ach, słuchajcie, dlatego na przykład my was na końcu pytamy, co zabierasz dla siebie. Ja uznałam, że jeżeli gdzieś chodzę, spędzam czas, to warto by było coś dla siebie z tego wziąć. I oczywiście wielu rzeczy nie pamiętam ze szkoły, no bo wiadomo, no kto wszystko pamięta, no
3/4 to są rzeczy, które są niepotrzebne do życia, albo i więcej, tak? Bo ważniejsze rzeczy byłyby, znaczy ja program szkolny bym ułożyła zupełnie inny, ale nieważne. Ale stwierdziłam, że jeżeli gdzieś chodzę, to, nie, to coś dla siebie wezmę. I takie zadania domowe też były dla mnie. Nie? Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dziecko bardzo męczy konieczność całego objaśniania. O, i wiecie, ile tutaj się nasłucham? Tak, tak, dokładnie tak jest. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. Jak macie dzieci i pytacie czasami na przykład o jakąś bajkę albo chcecie coś wyjaśnić, pytacie o szkole, to napiszcie, jak się zachowują wasze dzieci. Nie? Czy są szczęśliwe, radosne, opowiadają, czy takie, no ale przecież już ci to mówiłem, ty to nie rozumiesz. Albo tłumaczą, kolejny raz tłumaczą, no bo to jest tak, najpierw była taka postać, potem taka, a potem taka, a potem taka. I z takim ogromnym zaangażowaniem, ale też z taką właśnie, z takim zmęczeniem już, nie? No. Napiszcie, jak to jest z waszymi dziećmi, albo z dziećmi, które znacie. Jak one wam tłumaczą pewne rzeczy? Dlaczego tak się dzieje? No bo one wiedzą, one już tam są, a my nie kumamy, tak? Próbujemy wszystko nazwać, a dzieci nie potrzebują tego nazwać. Ty nic nie rozumiesz, bo jesteś dorosły. No właśnie, bo ciężko jest tutaj znaleźć tą nić porozumienia, ponieważ dzieci czują, a rodzice rozumują, rodzice myślą, więc tak. Połączenie umysłu z tym dziecięcym czuciem, żeby to jeszcze zrozumieć, trudna rzecz, trudna rzecz, więc można powiedzieć, trzeba nie tyle zniżyć się do poziomu dziecka, co podwyższyć się do poziomu dziecka, bo weźmy pod uwagę to, że dziecko jest dużo wyżej od nas pod tym względem. Ono jest dużo bliżej siebie, dużo bliżej tego źródła, tego, kim naprawdę jest. Ono to czuje. Dlaczego tak jest? Bo dziecko jeszcze tego nie zapomniało. Ono z czasem zapomni, tak jak my wszyscy zapomnieliśmy. Wnasza w tym teraz rzecz, czy zapomni bardziej, czy zapomni mniej. Bo jak nic z tym nie zrobimy, no i pójdzie normalnym tokiem, tak jak wszyscy, no to dosyć szybko zapomni. W wieku 8, 9, 10 lat już potem skończy podstawówkę, liceum, studia i będzie takim idealnym, gotowym produktem do tego, żeby iść do pracy. I wiadomo, jak to dalej się potoczy. Więc ten rozdźwięk, można powiedzieć, między dorosłym a dzieckiem właśnie wynika z tego niezrozumienia, z tego, że my jako dorośli zapomnieliśmy, jak to być dzieckiem i zapomnieliśmy, jak to być bliżej tej swojej prawdziwej natury. Dzieci jeszcze tam są, dlatego ja często w swoich postach polecam, żeby właśnie podglądać dzieci, żeby być jak dzieci, żeby brać z nich przykład, żeby patrzeć, jak one się wszystkim cieszą, jak one się radują, jakie są spontaniczne. Wiadomo, mają też swoje humory, mają swoje różne fazy, można tak powiedzieć. Etapy rozwoju odczucia. I tak dalej. Ale zamiast wkładać im do głowy nasze punkty widzenia, co jest dobre, co jest złe, czym rzeczy są, czym rzeczy nie są, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, wystarczy, żebyśmy asystowali im. Tak jak my zawsze wam mówimy, że my, to jedyne, co my robimy z Magdą, to asystujemy wszystkim wam w tej waszej podróży. Niczego was nie nauczamy, bo niczego nie jesteśmy was w stanie nauczyć. Tak jak wy nie jesteście w stanie niczego nauczyć wasze dzieci. Niczego dobrego, można powiedzieć. One wszystko to, co dobre, to one mają. Już w sobie. Jeżeli pozwolimy im to rozwijać, jeżeli nie będziemy narzucali im swojego zdania, tak jak my nie narzucamy wam niczego. Pokazujemy tylko możliwości. Ostatecznie to wy musicie wszystko wybrać. Więc jeżeli nie będziemy też tym dzieciom narzucali swoich punktów widzenia ograniczonych, które sami gdzieś tam przynieśliśmy ze swojego dzieciństwa i tak dalej, podświadome przekonania, którymi nami do dzisiaj rządzą. Jeżeli nie będziemy usilnie przekazywali tego dzieciom, to jest szansa, że to właśnie to nowe pokolenie będzie już całkiem inne i będą te dzieci dużo zaradniejsze i dużo bardziej szczęśliwe niż wszyscy dorośli z tym ich analitycznym i logicznym myśleniem.
To mi się podoba bardzo komentarz. Wszystkim się podobają, tylko teraz mi wpadł w oczy jeden. Mój synek mówi: oj, bądź cicho, bo bawię się wyobraźnią. Potem ci powiem. Cudowne. Dokładnie. Gdzie ta nasza wyobraźnia? Gdzie ta nowo... Ile, jak jest problem u niektórych dorosłych. Jak czytam, że ktoś mówi: ja nie potrafię na przykład tam wizualizować czy coś, bo zamykam oczy i nic nie widzę. Co to się podziało? Kiedy to zniknęło? Co to się wydarzyło? Że nie jesteśmy w stanie nawet sobie niczego wyobrazić. Dzieci żyją permanentnie w tym stanie tej wyobraźni, dlatego im z taką łatwością wszystko przychodzi. I one, dziecko nie potrzebuje wymarzonego partnera, wymarzonej pracy, wymarzonego czegokolwiek, żeby być szczęśliwy. On już jest teraz. Oczywiście też z czasem oglądają telewizję, mają dostęp do wszystkiego i zobaczy jakąś swoją ulubioną zabawkę, będzie wierciło dziurę w brzuchu, dopóki jej nie dostanie. Aczkolwiek najczęściej jakimś dziwnym trafem ją dostaje, mimo że tych pieniędzy nie zarabia. Więc manifestować dzieci to potrafią. Nic, tylko brać z nich przykład. Tak. Zapomniałam, chciałam coś powiedzieć. Aha, już wiem. Słuchajcie, jeden z moich mentorów mówi tak i ja absolutnie się z tym zgadzam. Więc mówi, że jedyną rolą rodzica jest pokazanie dziecku, czy jakie jest zagrożenie w jego otoczeniu, tak? Czyli na przykład nie wkładać noża do kontaktu, jak przechodzi przez ulicę, to spojrzeć w lewo, w prawo, w lewo. I że jak weźmie na przykład, że ma nie brać noża do buzi, na przykład, prawda? I to jest jedna rola rodzica, a resztę rodzic powinien się uczyć od dziecka. Może nie na zasadzie takiej, że chodzimy i powtarzamy to, co dzieci robią, bo to trudno by było zrobić w ciągu dnia, ale słuchanie, co dziecko ma na myśli, nie? Czyli jak na przykład teraz się bawię wyobraźnią, no to jest świetne zdanie, które mówi: wejdź razem ze mną w tę wyobraźnię, albo sam też wejdź teraz w swoją wyobraźnię, tak? My jako dorośli uczymy się wizualizacji, uczymy się medytacji, czyli uczymy się tego, co dzieci same robią, prawda? Naturalnie. My musimy sobie to przypomnieć, więc stosujemy procesy, narzędzia, techniki. Ale jeżeli twoje dziecko już tam jest, to tobie też będzie łatwiej tam wejść. Słuchajcie, to co warto robić z dziećmi też, to obserwować, jak one się zachowują, tak? Czy na przykład często brzuch boli, czy często głowa boli, czy często wpadają w tarapaty i tak dalej. Bo to znaczy, że one łapią już schematy od ciebie. To są twoje schematy do przerobienia. Więc tam, gdzie dziecko ma trudno... Często się złoszczą. Tak, tam, gdzie dziecko ma trudno, właśnie, na przykład wpada w złość, to jest twoje. I dlatego warto obserwować dzieci, ale nie musisz interweniować u dziecka, tylko interweniuj u siebie i wtedy zobaczysz, jak to się pięknie przekłada. I tutaj mamy w grupie po prostu naprawdę dziesiątki osób, które doszły do takiego momentu w swoim życiu, gdzie ja zawsze mówiłam: nie przychodź do mnie na sesję, znaczy z dzieckiem, tak? Tylko pracuj sam ze sobą poprzez różne sposoby. I rzeczywiście tak było. Ktoś sobie coś przerobił i nagle pierwsze, co widzę, zmiany w dzieciach. Od razu. W sobie jeszcze nie widzę, ale w dzieciach widzę już. I to tego samego dnia albo kolejnego. To tak szybko działa. Więc obserwujcie swoje dzieci, to co czują, to co mówią, to jak się zachowują, bo to jest wasze. Nie ich, wasze. Tak, to właśnie to było to pytanie, co robić, żeby nie zapomniało. Nie przeszkadzać bardzo. Jak najmniejsza ingerencja. Im mniej będziecie ingerować w rozwój dziecka, tym będzie lepiej. Tutaj właśnie Justyna napisała, że kiedyś słuchała Sadhguru i też mówił, że jedynie co jest naszą rolą, to zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom. Dokładnie. My mamy zapewnić im bezpieczeństwo, jedzenie, względny komfort, taki na ile możemy, ale cała reszta to już jest ich doświadczenie. Musicie pamiętać, że dzieci to nie są dzieci. To są niezależne istoty, potężne, takie jak wy zresztą. One sobie też was wybrały, więc też musicie mieć tego świadomość, że nie jesteście też w stanie im nic złego zrobić, ani w jakikolwiek sposób zaszkodzić, bo teraz się może włączyć taki program, że kurczę, to już tyle tym swoim dzieciom nawciskałem, albo mam już duże dzieci i co teraz zrobić, tak? Jak to je naprawić? Dzieci nie potrzebują naprawiania i skoro takie rzeczy już się zadziały w waszych życiach, jak się zadziały, to musicie też mieć tego świadomość, że dzieci tak sobie wybrały wasze. To jak wy sobie wybraliście swoich wspaniałych rodziców, którzy mieli wam te wszystkie wspaniałe rzeczy pokazać i nauczyć, czego wy już macie nie przekazywać dalej swoim dzieciom,
jest pewnie taki jest z reguły model wychowywania, że chcemy być lepszymi rodzicami niż nasi byli dla nas, aczkolwiek zamiast się tak starać, wystarczyłoby po prostu pozwolić tym dzieciom być. I tak jak tutaj też ktoś napisał, być przewodnikiem, nie przeszkadzać. Przede wszystkim pokazywać dzieciom na własnym przykładzie. Nie mówić im, co mają robić. Czyli na przykład nie mówimy, idź umyj zęby, jak dzieci nie mają zwyczaju umyć zębów, tylko idziemy razem. Idziemy, myjemy razem zęby, nie? Taki przykład banalny, ale wiecie, o co chodzi, tak? Że kiedy chcecie dziecko czegoś nauczyć, to sami musicie to z nimi robić, znaczy albo obok nich. To tak jak w tym memie moim ulubionym, gdzie siedzi mama z dziewczynką, obie są na telefonach, a obok siedzi mama z dziewczynką i obie czytają książki. I ta mama z telefonem pyta, jak pani to zrobiła, że pani córka czyta? No właśnie tak, sama czyta. To jest najprostsze zobrazowanie tego, jak dziecko przejmuje po swoich opiekunach, po swoich rodzicach wszystkie takie to jak się czuje. Tak się czuje, to co robi, tak się zachowuje, tak? Wszystko, to jest kalka. Pytacie tutaj, jak pracować z taką swoją dziecka złością. Nie pracować, tylko poznawać siebie. Właśnie, bo my wszystko tutaj teraz, musimy znaleźć lepsze słowo, nie? Na słowo praca. Oczywiście my też je wykorzystujemy, ale praca się kojarzy z takim wysiłkiem, z po prostu z dużym zaangażowanym czasem. No, mi się praca kojarzy z łopatą, nie? Że to musi być ciężko, trudno, długo, w ogóle pod czoła. No właśnie nie tak. Nie pracować, nie główkować, tylko się zabawić w pewien sposób, ale przede wszystkim poznać siebie, tak? Zrozumieć siebie, więc to, o czym my tutaj rozmawiamy na tych live'ach, to już jest wstęp dobry, tak? Żeby poznawać siebie, poznawać to, czym rzeczy są, jakimi zasadami rządzi się wszechświat, tak? Jakie zasady występują pomiędzy mną i innymi ludźmi. Słuchajcie, ja wczoraj rano wstałam o trzeciej, bo miałam więcej energii, więc wzięłam parę książek z półki, które mnie zawołały i tak sobie przeglądam. To były takie książki psychologiczne, które czytałam gdzieś tam na początku moich studiów. Wtedy bardzo mnie fascynowały i uważałam, są genialne, absolutnie genialne, bo pozwalały mi zrozumieć pewne schematy. Nie dawały żadnych rozwiązań oczywiście. Dzisiaj zajrzałam do tych książek jeszcze raz, do swoich notatek, podkreśleń i widzę, że to są błędne schematy. Ja wtedy je zupełnie inaczej rozumiałam niż teraz. I tak sobie myślę, ale fajnie, że już tam nie jestem. Bo bym czytała kolejny raz tę książkę, mimo że te książki są fantastyczne i bardzo poczytne, tak? Zwierciadło jest wydawnictwem. Więc są bardzo, bardzo popularne książki w Polsce, słuchajcie, nie? Ostatnio też była taka książka, moja czuła przewodniczka chyba. Fajna, ale niska wibracja i nie rozwiązuje niczego. Więc to są fajne poradniki, ale na pewien etap. Jak już zrozumiemy, że jesteśmy czymś więcej, jesteśmy dalej i nasza psyche, nasza psychologia to nie jest to, co nami rządzi, tak? Albo może nie, bo tak, nami w pewien sposób rządzi, ale możemy wyjść poza to i wychodzimy poza to energetycznie, tym jak się czujemy, na przykład medytacją, narzędziami do podnoszenia wibracji, zrozumieniem tego, czym jest wszechświat, a nie czym jest psychologia, to wtedy te rzeczy przestają nami rządzić. Tak? I ja właśnie przejrzałam te książki i tak sobie myślę, dzisiaj już są dla mnie bezużyteczne totalnie, ale fajnie, że wtedy je znalazłam, bo one po prostu stanowiły jakiś tam ważny punkt mojego życia i pozwalały mi zrozumieć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No, psychologia, można powiedzieć, tak jak wszystko, do pewnego momentu działa, ale do pewnego to jest tak jak we wszystkich jakichś schematach, nurtach, bo psychologia też jest, to jest zamknięta w podręczniki jest, tak? To jest jakaś jest nauka, czy ktoś to wymyślił, napisał, zbadał i tak dalej, czy to są jakieś ramy, tak jak każda religia. I jeżeli będziemy w tych ramach się przemieszczali, to zawsze będziemy w ramach, zawsze będziemy w ślepej uliczce. I dopiero to poznanie prawdziwe siebie, to poszerzanie świadomości, ten rozwój duchowy, jakkolwiek to zwał, on pozwala nam te wszystkie ślepe uliczki wychodzić poza te ramy, wychodzić szerzej, patrzeć z góry na to wszystko. Nie być w tym, tylko patrzeć z góry i wykorzystywać
te elementy, które w danym momencie są nam potrzebne. Z czasem będzie ich coraz mniej po prostu nam potrzebnych. Im bardziej będziemy świadomi tego wszystkiego, co się naokoło nas dzieje, im nasze perspektywy i te nasze punkty widzenia, im przede wszystkim to ten perspektywa patrzenia będzie szeroka, te horyzonty nam się poszerzą, myślowe, jak i czuciowe, wtedy wszystko zacznie się zmieniać. Tak. Tutaj Gosia napisała, albo Małgorzata, albo Gosia, napisała, być szczęśliwym tu i teraz. Dokładnie. Tylko, że dorosły nie ma takiej umiejętności. Dziecko ma, tak? Bierze zabawkę, siedzi, ma do perfekcji opanowany mindfulness. Jest tu i teraz zanurzone. Nic innego nie istnieje. Dorosły już tak nie ma, ponieważ jego lewa półkula dominuje i tworzy różne historie, tak? Kora czołowa jest zawsze albo w przeszłości, albo w przyszłości. Jest mało momentów, kiedy jesteśmy tu i teraz. Do tego, żeby się zakotwiczyć w tu i teraz, służą konkretne narzędzia. Konkretne narzędzia, które poszerzają twoją energetykę, tak? Które pozwalają udrożnić pewne przepływy w ciele. My się narzędziami zajmujemy na warsztatach. Tutaj jesteśmy po to, żeby poszerzać swoją świadomość, zrozumienie. To jest taki bardzo ważny wstęp. Więc przejdźmy teraz do kolejnego slajdu, żeby tą naszą świadomość jeszcze wzbogacić. Tak? Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeśli opowiecie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie, jaki jest dźwięk jego głosu, w co lubi się bawić, czy zbiera motyle. Oni spytają was, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym, widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu, nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć, widziałem dom za 100 tysięcy franków. Wtedy krzykną, jaki to piękny dom. No ja zrobiłam taki eksperyment, też zapytałam moją pomocnicę, jak opisz swojego przyjaciela. Mówi, jest fajna, wesoła, lubi się bawić. I usłyszałam same takie fajne rzeczy. Mówię, o! A potem nagle przeczytałyśmy razem ten fragment i mówi, to ja ci mam opisać, jak wygląda? Nie? Więc oczywiście mówię, że tak, wszystko jest elementem tej istoty, nie, jak najbardziej. Ale wspaniałe to, że właśnie dziecko zaczyna od tego, co czuje, co się tam pojawia, jakie elementy. Jest fajna, wesoła, lubi się bawić, tak? Czyli czujecie tam emocje? Jest fajna, wesoła, lubi się bawić. Jakie emocje tam czujecie? Jakie emocje tam czujecie? To nie jest konkretnie opis osoby, tylko to jest opis emocji, jakie się pojawiają w interakcji między tymi dwiema dziewczynkami. Nie? Tak, my jako dorośli rzadko opisujemy emocje z reguły, tak. Opisujemy cechy tej danej osoby. Fizyczne, tak? No, niekoniecznie też fizyczne, ale też, no, chociażby cechy takie, że chociażby charakteru, tak? Charakteru, albo gdzie pracuje. No ale wiadomo, tak. jak dzisiaj się pytamy, na przykład, ty znasz Janka Kowalskiego, a ta druga osoba... Radość pisze Agnieszka, tak właśnie. No, pytasz, znasz Janka Kowalskiego, tak? A osoba, z którą rozmawiasz, powie, ty, który to, bo nie kojarzę. No wiesz, taki wysoki, blondyn, nosi taką zieloną kurtkę zawsze, nie? Czyli opisujemy przez takie cechy wizualne, bo tym się posługuje lewa półkula. Prawa półkula jest fajna, wesoła, lubi się bawić. Nie? Czyli przechodzimy całkowicie do tej lewej półkuli. No właśnie, jednym z waszych narzędzi na przykład na dzisiaj, jednym z waszych zadań domowych może być skupienie się przez najbliższy tydzień, przez najbliższe dni na tym, co czujecie z drugą osobą i opisywanie ją właśnie pod takim kątem. Nie? To będzie takie coachingowe zadanie, nie takie z rozwoju duchowego konkretnie, tak, ale możecie się z tym zabawić, zobaczyć, jak to jest. No. Lecimy dalej. Dowodem istnienia małego księcia jest to, że jest zachwycający, śmieje się i życzy sobie baranka. Kiedy ktoś pragnie baranka, stanowi to dowód, że istnieje naprawdę. No właśnie, czyli co stanowi dowód, że ktoś istnieje naprawdę? Jego pragnienie. To często też mówimy, tak, że twoje pragnienia tworzą twoją rzeczywistość, twoje pragnienia rozwijają cały wszechświat.
twoje pragnienia są częścią rozwoju, ewolucji, zmian. Czyli to, że masz pragnienie, jest dowodem na to, że się rozwijasz. Nie? My mamy takie lewopółkulowe stwierdzenie: myślę, więc jestem. Tak? A pragnienie to trochę coś więcej niż myślę. Pragnienie jest stąd, prawda? Też właśnie jak się uczymy procesów manifestacji, to oczywiście staramy się rozróżnić, nazywając to, tak? Czym jest myśl, a czym jest pragnienie i jak wejść do pragnienia, jak uwolnić myśl. No i właśnie to tutaj jest. Pragnienie jest dowodem na to, że się istnieje. Suma wszystkich pragnień, wszystkich istot żyjących jest motorem napędowym do rozwoju wszechświata. Bez pragnień wszechświat się nie rozwija i po to my tu jesteśmy. I mamy do spełnienia bardzo, bardzo ważną rolę. Mamy pragnąć. Pragnąć. Jest też właśnie też taka koncepcja, która myślę, że ma, że jest coś na rzeczy, mówiąca o tym, że dopóki ostatnie nasze pragnienie nie zostanie wypełnione, to my tutaj będziemy, w sensie, że te pragnienia są naszym takim tym klejem, który nas tutaj trzyma w tej rzeczywistości. I im więcej będzie nas, w nas pragnień, każde pragnienie, jakie się w naszej głowie pojawi, prędzej czy później będzie musiało zostać spełnione. I dopóki z tych pragnień, dopiero kiedy te pragnienia nie ucichną, albo kiedy to ostatnie pragnienie się nie wypełni, to dopóty my tutaj będziemy sobie siedzieli i się radośnie bawili w to nasze doświadczenie. Dokładnie, można by nawet powiedzieć, że brak pragnień już jest końcem życia, prawda? No bo jak już jest ten moment, to się wtedy czuje, kiedy jest się człowiekiem oświeconym. Nie ma się, nie jest się przywiązanym do nikogo, nie do niczego, nie pragnie się nikogo, ani niczego. To jest ten poziom 1000 według skali Hawkinsa, gdzie można wszystko, ale już się tej mocy nie wykorzystuje, gdyby tą moc wykorzystując na tym poziomie, ma się świadomość tego, że to się po prostu tworzy kolejną iluzję w iluzji i już nie ma potrzeby robić cokolwiek, czegokolwiek. Po prostu się jest. I jak się jest w takim stanie bycia, to już nie ma potrzeby tutaj siedzieć, tylko się idzie do następnej gry, po nowe doświadczenia, po jakieś inne z tamtego poziomu świadomości ciekawsze rzeczy. Ktoś tutaj napisał w komentarzu, a może pragnienie jest dowodem na istnienie baranka? To też, bo skoro jesteś w stanie o czymkolwiek pomyśleć, to znaczy, że to jest. Nie możesz pomyśleć o czymś, czego nie ma. Chociażby to była najbardziej abstrakcyjna rzecz. Skoro jesteś ją sobie w stanie wyobrazić, to znaczy, że ona gdzieś jest. Ale bez ciebie nie ma pragnienia. Pamiętacie? Obserwator. Istniejesz tylko ty. Wszystko inne to jest hologram, który budujesz z poziomu swojej podświadomości. Jeżeli nie zaczniemy od zrozumienia tego, to trudno nam będzie stworzyć właśnie tę rzeczywistość taką, jakiej pragniemy. Jeżeli zaczynamy od istnienia baranka, musimy zacząć od istnienia siebie. I uznania, że wszystko jest naszym lustrem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Lecimy dalej. No. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? Spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości ode mnie. O tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Ale mądre. Ale mądre. Słuchajcie, no właśnie. Żeby mieć przyjaciela, trzeba oswoić siebie. I jak to się robi? No właśnie, najpierw siadamy w pewnej odległości, patrzymy na siebie, czujemy siebie i z każdym dniem podchodzimy trochę bliżej. Oczywiście to jest mowa o dniach, to się może zdarzyć od razu, ale chodzi o to zrozumienie, że musimy zacząć od siebie, od poznania siebie, od poczucia siebie. Piękny cytat. Mowa jest źródłem nieporozumień. Myślę, że macie tysiące dowodów na to, że wasze myśli zawsze podpowiadały wam, jak to się mówi, źle. zawsze pakowały was w tarapaty, zawsze kreowały jakieś nieprzyjemne scenariusze, tak? Ale kiedy się już je puści, nie przywiązuje się do nich uwagi, nie goni się za nimi, to nagle staje się coraz bliżej siebie. I to jest napisane właśnie jeszcze jedna fajna rzecz, trzeba być bardzo cierpliwym.
czasami mamy taką tendencję, taką chęć, no niech to się już zadzieje, kiedy to się zadzieje, przecież już robię, przecież już medytuję tyle czasu, jeszcze się nie dzieje. Nie? Ta cierpliwość to nie jest, to niekoniecznie jest pozwolenie sobie na to, żeby to długo trwało, ale taka pokora, ja lubię używać tego słowa, że to jest taka pokora, że siedzę i bez względu na to, kiedy to się zadzieje, po pierwsze ufam, że to się zadzieje, po drugie wiem, że to jest dla mnie dobre, po trzecie jestem tam, bo sprawia mi to przyjemność. Bo jeżeli my wchodzimy w coś i czekamy, kiedy to się zadzieje, to znaczy, że nam jest nieprzyjemnie. To znaczy, że ten proces dojścia do tego jest trudny, jest wysiłkiem. Więc jeżeli coś jest wysiłkiem, jeżeli coś jest trudne, to się nie zadzieje. Tak? Druga rzecz, jeżeli nadajemy to znaczenie, że musi się zadziać w moim życiu, bo inaczej nie będę szczęśliwy, to też się nie zadzieje, tak? Ale chodzi właśnie o to, jak na to patrzymy. Ja lubię słowo pokora, bo to jest takie, dla mnie to jest takie siedzenie w wygodnym fotelu i taka zgoda, czy taka chęć przyjęcia wszystkiego. Pozwolenie. Pozwolenie. Akceptacja, nie? Właśnie to jest, z tego się wywodzi, tak? Z tego się bierze. Pozwolenie, akceptacja na to, co jest. Na to, co będzie. Mhm. Więc ja przeczytam ten cytat jeszcze raz, dobra? Tylko zmienię tutaj troszeczkę coś. I posłuchajcie. Proszę. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój siebie. A jak to się robi? Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości od siebie. O tak, na trawie. Będziesz spoglądać na siebie kątem oka, ale nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł być trochę bliżej. Siebie. Siebie. Jak to brzmi? Napiszcie w komentarzu, jak to brzmi. Bo to jest przepis, to jest idealny przepis na to, jak się właśnie cudownie poczuć ze sobą. I oczywiście, tak, teraz, ale jak to zrobić? Jak mam siedzieć? Mam siedzieć na kanapie, czy nie siedzieć na kanapie? Tak, tak jak mówię, no pracuję ze swoją wibracją, ze swoją energią, tak? Są konkretne narzędzia, ale chodzi o to, żebyście poczuli to teraz. Bo od poczucia, od zrozumienia wszystko się zaczyna. Mamy świadomość, że każdy z was ma pracę bardziej lub mniej wymagającą, że każdy ma w mniejszym lub większym stopniu rodzinę, dzieci, partnerów i tak dalej, rodziców i tak dalej, i tak dalej. Że jesteśmy i żyjemy w tej rzeczywistości, więc z jednej strony możemy wrzucić wszystko, jak to się mówi, w cholerę, jechać w Bieszczady albo do Indii, tam siedzieć, mieszkać w aszramach. Ja tak mieszkałem swojego czasu w takich społecznościach, gdzie jest tylko miłość, tylko dobro, tylko wspaniałe rzeczy się dzieją. Można, ale skoro uważam, że skoro jesteśmy tutaj, wybraliśmy sobie żyć w takim państwie, szczególnie jakim jest na przykład Polska, chociaż to też są rzeczy, ludzie z zagranicy, ogólnie, że wybraliśmy ten zachodni model doświadczenia, no to fajnie jest. To znaczy, że tam chcemy być, tak? Tak był nasz cel. Nie ma co uciekać od tego, bo każda ucieczka to jest zawsze ucieczka. Tylko właśnie nauczyć się tutaj operować, tutaj poruszać w tych przestrzeniach, żeby zarabiać bardzo dobre pieniądze, żeby tworzyć bardzo dobre związki i relacje, żeby czuć się bardzo dobrze, żeby żyć bardzo dobrze albo jeszcze lepiej. Kto po prostu sobie co tam wymyśli. Dokładnie. O to czy chodzi. Podróżować, to czy jest, siedzieć na trawie. To co chcecie, tak? Żeby to życie było takie, jak tego pragniecie. Dokładnie. To jest rozwój duchowy, prawdziwy. Aczkolwiek nie ma żadnego prawdziwego ani nieprawdziwego. Wszystko jest rozwojem duchowym. Tak? Albo świadomym, albo nieświadomym. Tak, ale to ostatecznie od was zależy, jaki dla was będzie prawdziwy rozwój duchowy. Czy to będzie właśnie palenie świec i medytowanie tylko cały dzień i marzenie o tym, żeby pojechać do Indii, bo tam jest taka energia i tam jest tak wspaniale. Czy może jednak tutaj wrócicie jutro, jakby to było nawiązuje do tego, jak tutaj wprowadzić, wcielić w to życie. Właśnie każdego dnia, krok po kroku, coraz bliżej być siebie, w każdej sytuacji widzieć siebie, w każdej rozmowie, którą jutro będziecie prowadzili, widzieć siebie, bo to was najbardziej przybliża. Nie siedzenie samemu, bo to bycie, bo w sumie teraz do mnie przyszło, bo ktoś może to zrozumieć, że bycie bliżej siebie to jest
też może być pewnym, na pewnym etapie to siedzenie z samym sobą i kontemplowanie, medytowanie, gdzieś tam rozwijanie się i tak dalej, ale skupienie się na sobie. Ale najszybszy rozwój to jest to zauważanie siebie w innych osobach, w sytuacjach, zauważenie siebie we wszystkich sytuacjach, które do nas przychodzą. Im szybciej zauważymy siebie we wszystkich trudnych sytuacjach, które nas dotykają, we wszystkich trudnych relacjach, we wszystkich trudnych sytuacjach, tym szybciej tutaj zrealizujemy ten właśnie ten cytat. Tym szybciej będziemy bliżej samego siebie. To są takie prawdziwe przyspieszacze, boostery, można powiedzieć. Takie kroki milowe w naszym rozwoju. Jeżeli te lekcje przerobimy, to właśnie to są te egzaminy nasze życiowe, w których możemy lepiej poznać siebie. I im szybciej będziemy je przerabiali, im poprzez akceptację, poprzez zaufanie, że wszystko wam sprzyja i działa na waszą korzyść, poprzez zrozumienie tego i zauważenie w tym wszystkim siebie, tym będzie wam po prostu łatwiej. I wszystko będzie działo się szybciej, lepiej, tak jakbyście tego chcieli już teraz. Dobra, lecimy dalej odnośnie tego, jak tu szybko chcemy lecieć. Ludzie wpadają w wartki prąd czasu, nie pamiętając już, czego szukają, machając gorączkowo rękami, kręcąc się w kółko. To nie ma sensu. I też usłyszałam dzisiaj, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Od dzieci oczywiście. Tak trochę wyglądamy. Jak dzieci na nas patrzą z tej perspektywy takiej, że mają przed sobą olbrzyma, to widzą, że my jesteśmy ciągle czymś zajęci, ciągle coś robimy, ciągle biegamy, gotujemy, sprzątamy, idziemy do pracy, ciągle coś. I tracimy z oczu cel. Bardzo często tracimy z oczu cel. Jedynym naszym celem tutaj, oczywiście, znaczy, jeżeli chodzi o życiowy cel, tak, to wiadomo, że wy wiecie, jaki to jest życiowy cel, ale tak ogólnie powiem, cel każdego istnienia jest taki, żeby żyć fajnie, żeby mu się fajnie żyło, wesoło, spokojnie. Tak, także to właśnie jest to wpadanie w ten wartki prąd czasu, że tracimy poczucie w ogóle. Myślę, że wielu z was to doświadczyło, to poczucie tego braku czasu, w sensie, że tak to wszystko szybko leci, że nawet nie zauważamy, kiedy nasze dzieci dorastają, kiedy my się starzejemy, kiedy to wszystko dzieje się w takim zawrotnym tempie, a my w tym wszystkim i mówimy sobie już za każdym razem, że tym razem to już poświęcę więcej czasu dla siebie, tym razem to już zrobię to, przerobię czy te warsztaty, albo zainwestuję w siebie, w swój rozwój i tak dalej. Z reguły zawsze odkładamy to gdzieś tam na później, a to później okazuje się, że to minęło 5 lat, 10 lat, 15 lat i to dalej nie nastąpiło, a gdybyśmy podjęli tę decyzję już wcześniej, to nasze życie mogłoby być całkiem inne, dużo łatwiejsze, aczkolwiek tutaj my też zawsze mówimy, że to nie ma złych wyborów i skoro do tej pory było tak, jak było, to zawsze jest okej, okay. Zawsze jesteśmy w najlepszym miejscu i w najlepszym czasie dla samych siebie. Aczkolwiek zawsze też możemy wybrać inaczej. I to, co właśnie mówimy, to nie warunki determinują to, gdzie się teraz znajdujemy, to nie nasza przeszłość determinuje to, gdzie się teraz znajdujemy, tylko nasze decyzje. I od naszych decyzji zależy to, gdzie za chwilę się znajdziemy, bo w każdym momencie teraz kreujemy następny moment teraz. Agnieszka napisała, nie nadążam się do swojego wieku przyzwyczajać, a tu kolejny rok. Ładnie, się zatrzymałem na 25 roku życia i mówię, ile ja chyba 27 już mam w takim razie, a tu okazuje się, że nie, że tu trójka z przodu. A zaraz czwórka. No, tak to wygląda. Tak, dajcie, nie pieniądze, a czas jest naszą najcenniejszą walutą. Dokładnie. Im szybciej coś zrobicie, to pieniądze każdy jest się w stanie zarobić zawsze, ale czasu niestety jeszcze się nam nie udało odzyskać, więc z mojego punktu widzenia i to, co ja zawsze robiłem całe życie, czyli po prostu inwestowałem w siebie, to ten zwrot z tej inwestycji jest, to ROI tak zwane, jest niesamowite. ROI, czyli zwrot z inwestycji. Inwestycja w siebie, nie da się opisać tego ROI. Ja mogę wam powiedzieć, jakie jest ROI w nieruchomościach odpowiednie, dobre, bo na tym też się znam, bo
Kilkanaście lat działam w branży nieruchomości i mogę wam powiedzieć, jaki jest dobry ROI. Ale ROI z inwestowania w siebie nie ma skali. To jest nieskończoność. Nie da się tego policzyć. Nie? Tak. No ale dobrze, no to jak tutaj najlepiej inwestować w siebie? To na kolejnym slajdzie zobaczycie. Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie... sobie. Wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. I teraz tak, myśląc o miłości, my zawsze myślimy o partnerze, partnerce, tych ludziach, którzy są nas najbliżej. Tak? Patrzeć w jednym kierunku, że ja i Paweł będziemy patrzeć w jednym kierunku. Ty i twój mąż, twoja żona, twój chłopak, twoja dziewczyna, czy osoby ci bliskie, będziecie patrzeć w jednym kierunku. Ale wracając do tego cytatu z oswajaniem lisa, to ty sam musisz patrzeć w jednym kierunku, jeżeli chodzi o twój umysł, jeżeli chodzi o twoje serce, jeżeli chodzi o twoje pragnienia, to ma być jeden kierunek. Ta spójność musi zacząć w tobie. Więc zacznij siebie obserwować, okay? W których miejscach widzisz sprzeczność, w których miejscach widzisz, że dzieje się tak, jakby to były dwa konie, które ciągną w dwóch różnych kierunkach. Jakie to jest logo? Czyje to jest logo? Levi'sa? Levi'sa? Jak to się mówi? To są takie dwa konie ciągnące w dwóch kierunkach. Ja to muszę sprawdzić. Tak, jakiś jeansów, marki właśnie, jeansów. Napiszcie, jakie jeansy mają konie w logo. Jeans, konie. Napiszę tak. Czy coś mi się pojawi? Chyba nie. Ale napiszcie, kojarzycie to logo, tak? Na jeansach są, jest zawsze taka skórzana. Levi'sy. No właśnie, tak jak to nie Levi'sy, że ja chcę jedno, robi mi się drugie, tak? Chcę, żeby mój facet na mnie patrzył, a widzę, że nie patrzy. Popatrzcie, gdzie widzicie rozbieżności, okej? Okay? I zacznijcie w sobie zbiegać te kierunki, tak? Tak, żeby to, czego pragniecie, niosło też ze sobą lekkość. To, o czym myślicie, niosło ze sobą lekkość. To, co czujecie, niosło ze sobą lekkość. Być może to brzmi teraz abstrakcyjnie na razie. Mustang. O, może Mustang. No. Któreś z tych, tak? Któreś z tych. Ale sprawdzajcie, gdzie w sobie czujecie te konie, które ciągną w dwóch różnych kierunkach. Okej? Okay? Wiecie, dlaczego to logo to są dwa konie, które ciągną w dwóch różnych kierunkach? Bo chcieli pokazać, jak wytrzymałe są jeansy. Oczywiście jeansy to były spodnie, które w Ameryce ludziom do kopalni sprzedawali, tak? Więc to musiało być solidne spodnie, takie, które się nie drą. Więc chcieli pokazać właśnie, jak dwa konie ciągną w dwóch różnych kierunkach i spodnie są dalej całe. Nie? No i my też jesteśmy cały czas cali, jesteśmy zwarci, ale to nie jest przyjemne, jak te konie tak ciągną, szarpią w dwóch różnych kierunkach, prawda? Więc obserwujcie siebie właśnie pod takim kątem, gdzie konie mi ciągną w dwóch różnych kierunkach, więc może to być na zasadzie, o czym ja myślę, a co się manifestuje, albo o czym ja myślę, a co czuję, albo o czym myślę, co czuję, i co widzę, tak? Tak fizycznie, już nie musimy nazywać tego manifestacją, ale co widzą moje oczy. Patrzcie na to, to jest bardzo, bardzo ważne. Im bardziej będziecie tego świadomi, ten proces zacznie się dziać oczywiście, bez zastosowania narzędzi, ten proces się zadzieje troszeczkę wolniej, ale też się zadzieje. Z zastosowaniem narzędzi zadzieje się super szybko, więc też bądźcie tego świadomi. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, wszystko zaczyna się od zauważenia. Sokrates chyba powiedział, kto zaczął, wykonał połowę, albo Hipokrates. Tak. Kto zaczął, wykonał połowę, zacznijcie, ale nie zaczynajcie w taki sposób i mam problem, albo to jest i to się nie zmieni, okay? Bo wtedy kończycie proces. Musicie go rozpocząć. Więc tylko zauważcie. I zastanówcie się, jak się z tym czujecie, kropka. Nie nazywajcie tego, nie oceniajcie, tak jak tutaj w tych cytatach z mojego księcia. Tylko po prostu bądźcie obserwatorami, okej? Okay? Istnienie obserwatora
jest dowodem na to, że może zadziać się zmiana, może zmienić się potencjał waszej rzeczywistości. Tylko obserwator jest na to dowodem. Tak jak tylko mały książę jest dowodem na to, że istniał, bo był wesoły, ładny, chciał i pragnął baranka. I tak samo z wami jest. Dowodem na zmianę, dowodem na to, że istniejecie i to w każdym innym możliwym wariancie jest to, że macie pragnienie. Ale najpierw zaobserwowaliście siebie. Jestem mądry, ładny, pragnę baranka i mogę tam być. Tak? I to jest początek. Dziwne. 2 dni temu ktoś pisze, w trakcie medytacji zobaczyłem głowę konia. To jest znak! Nie wiemy czego. Może coś ciągnie w drugim kierunku. Słuchajcie. Tak, ale właśnie Wiktoria to napisała, że powiem szczerze, u mnie zawsze tak było. Mnie to ciągnęło chyba z 10 koni w różnych kierunkach. No. Tak, tak to jest. Dlatego warto. Warto. Warto, tak. Myślę, że to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto patrzeć w tym kierunku, w którym chce się patrzeć, czyli patrzeć się w tym kierunku, w którym się czuje, że to jest ten nasz kierunek. Możemy do tego dotrzeć poprzez właśnie zbliżanie się każdego dnia coraz bliżej do siebie. Wtedy odkryjemy ten swój kierunek, ten nasz kompas, on zawsze jest nastawiony na określony kierunek, tylko my tak trochę tymi zakusami idziemy, zakusami i tak właśnie tu nas koń w jedną stronę pociągnie, tu w drugą, tu w trzecią, tu w dziesiątą i tak dalej, i tak dalej. Więc... Tak, znalazłam to logo. Levi Strauss, 2 konie, ciągną dżinsy. Tak, no. stare logo. Mm-hmm. Więc najważniejsze jest złapać tą perspektywę i obrać ten dany kierunek, bo to jest jak statek na morzu, jak płynie bez kierunku, no to nie wiadomo, do którego portu dopłynie i gdzie dopłynie, więc warto ten kierunek obrać. Mm-hmm. Zacznijcie od sobie. Nie chodzi o to, że ty i twój partner macie patrzeć w tym samym kierunku. To nie ten etap jeszcze, okej? To jest kolejny poziom. Najpierw ty patrz cały w jednym kierunku i dopiero wtedy przechodzimy dalej, tak? Czyli budujemy dom po kolei. Nie stawiamy najpierw dachu. Partner to jest dach. A wszystkie ściany to jestem ja. Nie? Pamiętajcie, najpierw solidne fundamenty. To jest podstawa. Wtedy nawet gdy wybudujecie czy domek na piasku, czy na skalę, jak on będzie miał solidne fundamenty, to on nie upadnie. Nie, ten na piasku nie ma fundamentów, to upada. To ten na piasku nie, to nie stawiajcie na piasku. No. W takim razie. Ale dom postawiony na skalę ma silne fundamenty, tak jak drzewo, które duże drzewo, żeby było duże, to potrzebuje solidnych korzeni. Bez tego przyjdzie pierwsza lepsza burza, czyli tak zwany pierwszy lepszy test, i to drzewo powali, tak samo jak jest z domem. Zresztą o tym domu na skalę mówiliśmy tydzień temu w tych cytatach z Ewangelii Tomasza, że dom na skalę, który jest umocniony, on nie upadnie. On nigdy nie upadnie, bo to są właśnie ten wasz silny w ten tak zwany self-concept, czyli ta samoświadomość tego, kim tak naprawdę jesteście.